nie taki chciałem. Ojej, co się stało? Zapraszamy na vloga numer 2. Pozdro. Siema mordeczki, my już z różne zawody. Liftingowe Open Cup Holland w Poznaniu. Dzisiaj w zawodach startujemy naszą Skodą 1.4 Turbo na rękawie. Dobra. Żeby pomalować środek, miałem tego nie robić, ale jednak jest taki sposób, że nie obędzie się bez malowania środka. Spróbujemy, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj zaspawać blachę i pomalować to wszystko. Do kleju Top Clan, właściwości znakomity środek do usuwania kleju, bo cały dach był w kleju i zobaczymy, jak to działa. Już używałem wcześniej innego środka, zaraz pokażę. Dobry, ale się skończył. Co robisz? Dobry kubałek. Tamten sprzedałem 1000 zł, ten kupiłem za 2 dychy. Bo jestem Januszem Interesa. Tak właśnie, kochani, wygląda kierowca rajdowy. No i idziemy już do Kastoramy, bo potrzebne nam produkty. Tam ochroniarz się na mnie dziwnie nie patrzył. Miał szczęście, że nie wyciągnąłem wawierno z tego. Z kurki, nie? Z kielni. Bym mu ożenił normalnie wiertło pod żebro, na czoło. Szukam szpaki. 36 najlepiej to jakby był taki karton, bo to idzie. To trzeba całą BMW oszpachlować, nie? Raczej. Ja tego inaczej nie widzę. To nie ma sensu. Nie, no w ciemno bierzemy po prostu, bo się nie znamy na tym. A ty wiesz, do czego w ogóle taki spray się używa? Nie. Mamy folie malarskie, sztuk 4. Szpachlę samochodową. I zmywacz do kleju po raz kolejny.
komunikat, lekka zmiana planów. To się rzeczywiście wszystko wytnie i poprawi tak, żeby było dobrze. Widziałeś to? Tak, jak ja. Kurwa, szeroko wjechał. W tym odcinku jednak nie malujemy bety od zewnątrz, bo zostało nam jeszcze do zrobienia kilka rzeczy. Więc będzie malowanie, ale malowanie środka. Jedziemy właśnie pod kurze czy po spray. Jesteśmy w trakcie czyszczenia środka ze starej farby do Elo. Odpuszczamy i tyle jak to robimy, bo to jest na gruz, nie? Nie ma co tutaj rondo z tym samochodem, bo to chodzi o to, że... Thank you.